Dzisiaj vlog nietypowo, bo z Warszawy, tam za mną powinno być widać Warszawę, ale nie widać, bo jest mgła. Dzisiaj o troszkę zaległościach ligowych odrabianych przez niektóre drużyny i o bardzo udanej kolejce weekendowej. Zaczynamy. Zaczynamy od zaległości ligowych. W zeszłą środę trampkarze odrabiali zaległości. Obie drużyny grały z Tomasowią. Trampkarze młodsi grali, rozgrywali mecz na szczycie. Na arenie przegrali 4-1. Bramkę dla naszej drużyny zdobył Arkadiusz Pluta. Pierwsza akcja. Trzeba to uwzględnić. Tamkaż też to widzę. Jak mi to powiedział, słuchajcie, to ja już normalnie jeździłam z duszą na ramieniu. Ja... Jest! Samobój! Do dziewiątki. Łaj mu! Ciągnął! Oj, jakby tak odrobił ten brozu. Dobra, czy? Kurde!
bardzo, ale mamy szczęście. Mieliśmy okazję na... Dobra, piła. Kurde, gol! Brawo! Cała bramka piłka. No, Lufa. Lufa, zostało. Pani Kacki. Kocha piłka. Po prostu bramkę uszła tę bramkę. O. Dawaj, Igor! Dobrze, Igor! No, i teraz. No, tramkarze starsi równolegle grali na boisku przy ulicy Nadbystrzyckiej, również ulegli drużynie z Tomaszowa Lubelskiego Tomasowi 2-1. Po dobrej pierwszej połowie przyszła słabsza druga połowa, dwie stracone bramki. Bestu zdobył Mateusz Karwowski. Środa nie była udana, natomiast weekend był bardzo udany dla naszych ligowców. Wszyscy ligowcy, wszystkie drużyny ligowe wygrały swoje spotkania i stosunek bramek 26-1. A teraz szczegóły. Tramkarze starsi grali na wyjeździe w Krasnym Stawie, tamtejszą jedynką. Wygrali 2-1. Obie bramki zdobył Mateusz Kawa. Tramkarze młodsi grali w Lubartowie z tamtejszym Mosirem, pokonując drużynę z Lubartowa wysoko, aż 7-0. Bramki zdobyli Piotr Urbański 2, Arkadiusz Pluta 2, Kacper Wawrzuszyszyn 1, Nikodem Nieradko 1 i Igor Pytka 1. Młodzicy podejmowali drużyny Kiedźwiadka Chełm. Młodzicy starsi wygrali kolejne spotkanie 4-0. Bramki zdobyli Jan Gieroba 2, Jan Zawadzki, Jakub Wlaźlik. Nasza drużyna przewodzi oczywiście w stawce ligowej i po 10 spotkaniach nie straciła jeszcze żadnej bramki. W przyszłym tygodniu, w najbliższy weekend, bardzo ważny mecz na szczycie z Wisłą Puławy, mecz wyjazdowy. Trzymamy kciuki. Oh, yeah.
Brawo, Miki. Brawo. Miki! Brawo! Naprawdę bardzo dobry mecz. Bardzo dobry mecz, konsekwencja do końca. Super pazerność na bramki. Za tydzień wiecie, po co idziemy do klubu. Cieszę się bardzo. Kto wygrał mecz? Vegas! Bardzo dużo przygotowywaliśmy się do tego spotkania. W pierwszej połowie zabrakło nam trzeciej, nie strzeliliśmy trzeciej bramki, a to by już byśmy wygrali jeszcze więcej. I tyle. I skończyliśmy mecz z Niedźwiadkiem Chełm, trzecią drużyną w naszej tabeli, bardzo solidną drużyną. Powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony, to był jeden z lepszych meczy mojej drużynie w tym sezonie. Bardzo duża agresja, konsekwencja w grze. Mogliśmy ten mecz wygrać bardzo wysoko, ale wynik 4-0 i tak naprawdę budzi duży szacunek. Jestem bardzo zadowolony, bo tak naprawdę czekają nas teraz trzy najważniejsze mecze w sezonie i liczę na to, że chłopcy utrzymają do dyspozycji. Świetny mecz, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, ale studzimy głowy za tydzień, wiadomo co nas czeka. Dzięki. Młodzicy, młodsi także wysoko pokonali drużynę Niedźwiadka Chełm, aż 7-0. Bramki zdobyli Stanisław Gieroba, Stanisław Karapuda, Sebastian Kozi, Dawid Górski, Nathan Borkowski, Łukasz Mulawa. Raz jedna bramka padła samobójcza. Brawo Stachu!
Rocznik 2007, grający w lubelskiej lidze młodzików, pokonał na swoim boisku Awię Świdnik 5-0. Bramki zdobyli Szymon Tylowski 3 i Oliver Jędrych 2. Koniec kolejki ligowej zostawiłem to, co Tomasz Hajto nazywa truskawką na torcie, czyli mecz juniorów. Po trudnym, zaciętym spotkaniu wygrała nasza drużyna juniorów, grająca w centralnej lidze juniorów, wygrała mecz z Akademią Piłkarską Kraków. Mecz był zacięty, generalnie toczący się na środku boiska. Obie drużyny miały swoje sytuacje bramkowe. Nasza drużyna na początku drugiej połowy zdobyła bramkę po rzucie wolnym. Strzelcem bramki był Bartosz Habros. Już w najbliższy weekend kolejny mecz, tym razem wyjazdowy z Juventą Starachowice. Każdy mecz jest ważny, tabela jest bardzo ciasna, różnice są jednopunktowe, więc wszystkie mecze jeszcze, wszystko się jeszcze może zdarzyć w tej lidze. Jest! Zdunek. Jest!
2009 grał ostatni turniej w Świdniku, wygrywając wszystkie mecze, zajmując pierwsze miejsce w drugiej grupie. Drużyny, które nie grają w rozgrywkach ligowych, powoli zaczynają treningi na hali, rozpoczyna się sezon halowy. Grała też już dziecięca halowa Liga Mistrzów, grał rocznik 2010. Tutaj można zobaczyć szczegółowe wyniki. Nasza drużyna gra jako Sporting Lizbona i FC Porto. Zajmują w tej chwili po pierwszym turnieju drugie i trzecie miejsce w całej tabeli. Kolejne rozgrywki już w tym tygodniu będzie grał rocznik 2009. I troszkę szczegółów tych rozgrywek. Myślę, że warto. Drużyna Porto wygrała z Manchesterem City 2-1. Bramki Kajetan Pożarowszczyk i zremisowała z Realem 2-2. Bramki zdobył Wiktor Cichosz i Jan Piekutowski. Drużyna Sportingu wygrała z Napoli 1-0, bramkę zdobył Miłosz Wolak i zremisowała 0-0 z drużyną Atletico. To tyle na dzisiaj informacji. Oczywiście zapraszam do śledzenia strony internetowej BKS-ów, profilu na Facebooku, profilów drużyn. Zachęcam do lubienia, do subskrybowania kanału, do polubienia tego wideoblogu, innych materiałów umieszczanych na kanale YouTube. I do zobaczenia do następnego vloga.